Jak zrobić idealny stek wołowy? Mamy ribeye steak, który waży 300 gramów. Został wcześniej wyjęty z lodówki, żeby nie był zimny. Teraz polewamy go delikatnie oliwą z oliwek i masujemy z dwóch stron. Nagrzewam około 10 minut żeliwną patelnię grillową, która waży 2 kg. Na bardzo mocno rozgrzaną patelnię wrzucamy naszego steka, który został kilka godzin wcześniej wyjęty z lodówki i nasmarowany oliwą. I smażymy po 2,5 minuty z każdej strony. I dokładnie po 5 minutach mamy idealnie zrobionego steka wołowego. Możemy teraz posolić i konsumować. Smacznego!